trzecia niedziela Adwentu, więc zapalamy trzy świeczki na wieńcu. A czy wiecie, co to jest krzew winny? Krzak winogrona. Ciekawe, czy wiedzą o tym nasi respondenci. Co to znaczy, że Pan Jezus jest krzewem winnym? To znaczy, że jak liście mogą rosnąć tylko połączone z krzewem, a oderwane usychają, tak my możemy żyć połączeni z Jezusem, a bez Niego usychamy. Czy Jezus jest krzewem winnym? Naturalnie, że jest krzewem winnym, dlatego że czasami, nie wiem, czy byliście kiedyśkolwiek w winnicy, ale jest taka winnica w Bielsku u naszych parafian, ja tam często w tej winnicy bywam i powiem szczerze, że jestem zaproszony na winogrona, i muszę powiedzieć, że ta winnica, która jest pięknie oporządzona, w jakiś sposób też przycinana i tak dalej, przynosi wspaniałe owoce. A ta, która jest pozostawiona w jakiś sposób taki niezagospodarowany, to w niej nie ma w ogóle owoców. I podchodzimy do tych krzewów winnych, które nie są przycinane i widzimy, że nie ma tam żadnych owoców. Piękne liście, ale nie ma owoców, a Pan Jezus powiada, że w naszym życiu mają być owoce. Mamy ten sok winny, który dla nas jest owocem dla Pana Jezusa, mamy naturalnie korzystać z tego krzewu winnego, którym jest Pan Jezus. Co więcej, należy powiedzieć jeszcze bardzo ważną sprawę, że czasem Pan Jezus nas trochę przytnie, bo gdzieś tam w naszym życiu coś jest niewłaściwego, ale to oznacza, że przyniesiemy jeszcze lepsze owoce. Trzeba Mu tylko zaufać i nie zrażać się, ale dalej uwielbiać naszego Stwórcę. Na winogronach niestety liści już nie ma, ale popatrzcie tutaj. Zielony liść, łodyga, krzaczek do ziemi. Czerpie wartości odżywcze, odżywia się dzięki temu, że jest w krzaku. I tak samo jest z nami. Kiedy jesteśmy wszczepieni w krzew winny Pana Jezusa, możemy czerpać siły dla naszej wiary. Kiedy się modlimy, czytamy Biblię, trwamy w relacji z Panem Jezusem, wtedy nasza wiara jest syta. Wtedy nasza wiara się rozwija. Dziś w temacie dnia jakiś onezyn. Nie znam. Witajcie. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, co znaczą słowa Jezusa o trwaniu w krzewie winnym. Posłuchajcie, co znalazłam w Biblii. Pan Jezus powiedział: ja jestem krzewem winorośli, a wy jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten obficie owocuje. Co to za krzew? Z tekstu wynika, że krzewem jest Pan Jezus, a my gałązkami, które mają rodzić obfity owoc. Czy gałązka może dawać owoce, jeśli nie rośnie na krzewie? Jeśli odetniemy w ogrodzie gałązkę jabłoni, porzeczki albo winorośli i włożymy do wazonu, czy możemy doczekać się owoców? Możecie to sprawdzić na wiosnę, ale mogę Wam powiedzieć już dziś, że gałązka musi czerpać odżywcze soki z krzewu, by móc owocować. Dokładnie tak jak my, dzieci Boże, musimy trwać w krzewie, którym jest Pan Jezus. Co to znaczy? Dowiemy się troszeczkę później. Drugie pytanie to o jakie owoce chodzi? Czy chodzi o gruszki, jabłka? Nie, oczywiście, że nie. Chodzi o dobre owoce, które widać w naszym życiu. Owoce, które podobają się Bogu. Czy wiesz, jak wyglądają owoce dobrego życia, które podobają się Panu Jezusowi? Może dzisiejsza historia pomoże nam zrozumieć te zagadkowe słowa. Poznamy za moment naszego bohatera, bohatera tego odcinka. Nasz reporter przeprowadził z nim wywiad. Zapraszam na relację. Witaj, młody człowieku. Jak masz na imię? Onezym. A skąd pochodzisz? Pochodzę z Kolosów. Czy chodzisz do szkoły? Nie. Nie, no to co robisz? Wszystko, co każe mi mój pan. Jestem niewolnikiem. Niewolnik? A kto to taki? Ktoś, kto jest kupiony przez pana. A kto jest twoim panem? Pan Filemon. A czy podoba ci się to, co robisz? Nie, zdecydowanie nie. A masz jakieś plany na przyszłość? Chcę uciec, kiedy to będzie możliwe. Ten młody człowiek, niewolnik,
Był zbuntowany i leniwy. Źle myślał o swoim panu. Planował ucieczkę. Coś mi się wydaje, że nie był połączony z krzewem, Panem Jezusem, więc też nie mogło być w jego życiu owoców, które cieszyłyby Pana Jezusa. Zobaczmy, do czego doprowadziły jego plany. Onezym nie był posłusznym niewolnikiem. Nie miał ochoty wykonywać poleceń swojego pana. A jednak widzimy tu Onezyma, jak pracuje. Ale o czym on myśli? Planuje kradzież i ucieczkę. Dlaczego kradzież? No bo potrzebuje pieniędzy na podróż i nowy start. Kradzież trzeba zaplanować. Najlepiej, gdy pan jest zajęty rozmową. Wtedy niczego nie zauważy. Pan Onezyma ma na imię Filemon. Rozmawia. Teraz nadszedł wielki moment. Dokonawszy kradzieży, Onezym opuścił dom Filemona w Kolosach. Rozpoczął wędrówkę w kierunku wschodniego wybrzeża dzisiejszej Turcji. W nieznanych nam okolicznościach dostał się do Rzymu. Pokonał olbrzymią jak na tamte czasy odległość, bo Kolosy i Rzym oddalone są od siebie w linii prostej około 2000 kilometrów. To mniej więcej tyle, ile podróż z Polski na Chorwację i z powrotem. Myślicie, że życie Onezyma się zmieniło? Niewiele, jak się okazuje. Nasz były niewolnik został w Rzymie schwytany i trafił do więzienia. Jakie rozczarowanie! Przecież tak niedawno rozpoczął nowe, wolne życie. W więzieniu Onezym spotkał jednak kogoś szczególnego. Spotkał apostoła Pawła. Apostoł był wolnym człowiekiem i nie popełnił żadnego poważnego przestępstwa. Siedział w więzieniu za to, że mówił ludziom o Panu Jezusie. Apostoł Paweł opowiedział Onezymowi, jak może rozpocząć nowe życie i wydawać dobre owoce. A co jest tego warunkiem? Mocna więź z Panem Jezusem, inaczej mówiąc, trwanie w krzewie, którym jest sam Pan Jezus. Onezym przyjął Pana Jezusa do swojego serca, a Pan Jezus zmienił jego serce. Odtąd Onezym chciał się podobać Bogu. W jego życiu zaczęły pojawiać się pierwsze dobre owoce. Usługiwał Pawłowi, stał się pracowity, uprzejmy, dobry dla niego. Z leniwego i zbuntowanego niewolnika stał się użytecznym, młodym człowiekiem. I co stało się dalej z Onezymem? Apostoł Paweł odesłał go z powrotem do Kolosów. Jednak Onezym nie wracał z pustymi rękami. Zabrał ze sobą list do Filemona napisany przez Pawła. Do dziś ten piękny list możemy przeczytać w Biblii. Paweł prosi w nim Filemona, by łaskawie potraktował swojego niewolnika. Do domu Filemona wrócił odmieniony Onezym. Tę zmianę spowodowało połączenie z krzewem. Co spowodowało tą niesamowitą zmianę? To wszczepienie w krzew, którym jest Pan Jezus. Teraz życie Onezyma mogło wydawać dobre owoce. A jak my mamy czerpać soki z krzewu, którym jest Pan Jezus, żeby wydawać owoce, które podobają się Bogu? Musisz pamiętać o czterech rzeczach. Pierwszą z nich jest modlitwa. Drugą – czytanie Słowa Bożego. Trzecią – wspólnota. A czwartą – posłuszeństwo. Modlitwa to rozmowa z Panem Jezusem. Mów Mu o wszystkich swoich troskach i problemach. Proś Go o pomoc i radę. Dziękuj Mu codziennie za wszystko, co Ci daje. Słowo Boże, pozwól, by Pan Jezus mówił do Ciebie przez swoje słowa, które są spisane w Biblii. Czytaj Biblię i poznawaj Boga. Wspólnota, rozmawiaj z innymi o Panu Jezusie. Nie opuszczaj spotkań, na których możecie wspólnie razem uczyć się o Nim. Opowiadaj innym, co dla Ciebie zrobił Bóg i co już o Nim wiesz. To zbuduje Twoją wiarę, a innych zachęci. Posłuszeństwo. Okazuj posłuszeństwo Panu Jezusowi. Modlitwa, Słowo Boże i wspólnota pomogą Ci poznać Boga lepiej. Teraz, kiedy wiesz, czego On od Ciebie oczekuje, będzie Ci łatwiej być Mu posłusznym.
Posłuszeństwo może się komuś kojarzyć z niewolnictwem, ale wcale tak nie musi być. Kiedy kochamy Pana Jezusa, wtedy chcemy być Mu posłuszni i wcale nie jest to dla nas trudne. Także bądź posłusznym z serca, z miłości do Pana Jezusa i z wdzięczności za zbawienie. Bądź Mu posłusznym zawsze, nawet w trudnych i niewygodnych sytuacjach. Bądź Mu posłusznym zaraz. Nie czekaj, kiedy słyszysz, że Pan Jezus każe Ci wykonać jakieś zadanie, nie odkładaj tego na później. A jestem ciekawa, jakie Wy możecie podać przykłady posłuszeństwa z Waszego życia. Posłuchajmy. Posłuszeństwo jest wtedy, kiedy robię to, o co rodzice mnie proszą. Jestem posłuszna wtedy, gdy zjadam wszystko, co mam na talerzu. Posłuszeństwo jest wtedy, jak zawsze słucha się Boga, nauczycielów, rodziców i serca. Posłuszeństwo jest wtedy, gdy ktoś słucha się Pana Boga albo rodziców. W przykładzie mamy lub taty. Możemy być posłuszni Panu Bogu, wykonując różne rzeczy, które nie są przykre dla innych, i robiąc różne rzeczy porządnie. Posłuszeństwo jest wtedy, kiedy wybaczam z serca. Jeśli się słucha Panią w przedszkolu, jak Pani mówi sprzątamy, to sprzątamy. A komu jeszcze można okazać posłuszeństwo? Mamie, tacie, bratu. Mhm. A Panu Babci. Bogu też? Co? A Panu Bogu też? Też nie. I Ty, czerpiąc soki z krzewu, którym jest Pan Jezus, możesz wydawać dobre owoce w postaci dobrych uczynków. Rób je z serca, zawsze i bez marudzenia. Oto księga fascynującej historii. Ciekawe, jaką dzisiaj usłyszymy. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Zobaczcie, na naszym wieńcu adwentowym płoną już 3 świece, a to oznacza, że święta Bożego Narodzenia są coraz bliżej. Czy jesteście gotowi na kolejną opowieść? Mam nadzieję, że tak. Zapraszam Was do wysłuchania. Usiądźcie wygodnie. Pewnego grudniowego dnia pani Ania, uwielbiana przez swoich uczniów nauczycielka religii, zapytała ich: czy kiedykolwiek razem z rodzicami szukaliście w sklepach prezentu dla niemowlaka? Jeśli tak, to prawdopodobnie pamiętacie to chodzenie od sklepu do sklepu, szukanie jakichś pięknych dziecięcych ubranek. Może nawet oglądaliście foteliki do samochodu albo jakieś huśtawki. Może zdecydowaliście się kupić pluszowe zwierzątko albo inną zabawkę. Kiedy już znaleźliście taką odpowiednią rzecz, zapłaciliście za nią, przynieśliście ją do domu i na pewno pięknie zapakowaliście. Cudowny papier. Wasz prezent był gotowy, aby podarować go dziecku. Dlaczego spędziliście tak wiele czasu i wydaliście tyle pieniędzy, aby kupić właściwy prezent dla niemowlaka? Zapytała z uwagą pani Ania. A wsłuchawszy się w odpowiedzi swoich uczniów, powiedziała: wasz prezent pokazywał, co czujecie do dziecka. Pokazywał, że go kochacie i cieszycie się z jego narodzin. Ale wyobraźcie sobie trochę inną sytuację, że oto idziecie do sklepu, mając 100 zł i decydujecie, że tak naprawdę nie chcecie wydać całej tej kwoty, tylko 10 zł. A pozostałe 90 pozostawiacie dla siebie. Albo jeszcze inną sytuację, że podarujecie temu nowemu dziecku swojego starego pluszowego misia, a całe pieniądze zostawicie dla siebie. Jak myślicie, o czym to mogłoby świadczyć? Zastanawiała się pani Ania. Zatrzymanie pieniędzy dla siebie mogłoby świadczyć, że nie bardzo was to dziecko obchodzi i że bardziej troszczycie się o samych siebie. Wiecie, kontynuowała pani Ania, krótko po narodzinach Bożego Syna, Jezusa,
ze wschodu przybyli mędrcy, by oddać mu cześć. Podobnie jak inni, którzy przychodzili zobaczyć nowonarodzone dziecko, mędrcy przywieźli do niego prezenty. Ich dary, złoto, kadzidło i mirra, były bardzo, bardzo drogie. Świadczyły o ich szacunku do Jezusa, a także o tym, że wiedzą, iż jest on bardzo wyjątkowym dzieckiem i że jest królem Żydów. Gdy uwielbiamy go, to tak jakbyśmy, podobnie jak mędrcy, składali mu dary. Pokazują one, co tak naprawdę o nim myślimy. Możemy mu dać tylko trochę, a wszystko inne zatrzymać dla siebie. Albo oddać mu wszystko, pokazując, że go kochamy i zdajemy sobie sprawę z tego, że on jest Zbawicielem, którego Bóg posłał dla nas. Możemy oddać mu od czasu do czasu, na przykład jedną godzinę podczas szkółki niedzielnej, zastanawiała się pani Ania. Ale możemy mu też oddawać swój czas każdego dnia, dodała. Czasem na przykład uwielbiając go, studiując Biblię, czy rodzinnie rozmyślając. Możemy oczekiwać od naszego najlepszego przyjaciela, że odwdzięczy nam się zawsze, kiedy okażemy mu pomoc. Ale możemy szukać sposobów, by pomagać wszystkim potrzebującym, bez oglądania się na korzyści, które z tego płyną i nie oczekując nic w zamian. Możemy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie zatrzymać dla siebie lub też powiedzieć naszym przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, co Jezus, nasz Zbawiciel, dla nas znaczy i zachęcać, by uczyli się oni więcej o Nim. Możemy dać tylko trochę, ale możemy dać również całą siebie. Czy zdecydowaliście już, co podarujecie Jezusowi? Zapytała swoich uczniów na koniec pani Ania. Po czym dodała: Duch Święty może wam pomóc pamiętać o wielkiej miłości Jezusa. On przecież tak bardzo nas ukochał, że oddał za nas swoje życie. Zakończyła nauczycielka. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście tej opowieści. Mam nadzieję, że będzie dla nas wszystkich bardzo pouczająca. Do zobaczenia! A po więcej ciekawych lektur zapraszam Was do księgarni Warto. Dzień dobry! Witam Was serdecznie w księgarni Warto. Dzisiaj chciałabym Wam polecić grę z serii Wielka Biblia, Mały Ja, która zawiera 58 kart ilustrujących wybrane historie z Nowego Testamentu. Dzięki niej możecie poznać historię rozmnożenia chleba i ryb, czy historię Piotra i Pawła oraz innych postaci z Nowego Testamentu. Grę możecie nabyć w księgarni Warto. Zapraszamy serdecznie na www.warto.com.pl. Wstawać, ruchy kluchy! A teraz kącik kreatywny! Dzisiaj mam dla Was ekspresową pracę plastyczną. A ponieważ do Bożego Narodzenia jeszcze troszkę czasu, więc zdążycie zrobić takich dekoracji więcej. Możecie kupić całą paczkę papierowych rurek, bo to one będą dzisiaj głównymi bohaterkami naszego kącika kreatywnego i zrobić piękne dekoracje na Waszą choinkę, albo do okna, albo gdziekolwiek indziej przyjdzie Wam do głowy, żeby je powiesić. Zobaczcie, to takie gwiazdy. Co do nich potrzebujemy? Do każdej gwiazdy potrzebujemy 5 papierowych rurek i sznureczek, który będzie miał długość 6 takich rurek, czyli troszeczkę dłuższy niż jakbyśmy te rurki poukładali jedna obok drugiej. I teraz bardzo prosta rzecz, ale wymaga trochę cierpliwości, więc ćwiczenie cierpliwości. Wkładamy sznurek do rurki i przeplatamy rureczki
przeplatamy sznurek przez wszystkie rureczki po kolei. Rureczki mamy już nawleczone, to teraz związujemy. Po prostu robimy na końcu supełek. O, powstanie nam taki domeczek. Potem na końcu związujemy pętelkę, żeby można było wieszać naszą dekorację. Ale nadal nie mamy gwiazdki, prawda? Teraz musimy ją złożyć. Przekręcamy tu i wsadzamy w to miejsce. O! I proszę bardzo, gwiazdka jest gotowa. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to zrobić. Mamy tak, przekręcamy tak i wkładamy róg tutaj między. Tak, rozszerzamy. I mamy gwiazdę. Mamy już dwie gwiazdki. Zróbcie tyle, ile uznacie za odpowiednią ilość, żeby udekorować na Boże Narodzenie Wasz dom. Pamiętajcie, że gwiazda jest jednym z symboli Bożego Narodzenia. Pamiętacie dlaczego? To gwiazda wskazywała drogę pasterzom i królom do betlejemskiej stajenki. Dziękujemy za kącik kreatywny. To już ostatnia część naszego programu. I pamiętajcie o naszym wirtualnym kalendarzu adwentowym. No i pamiętajcie o łapce w górę, o subskrybowaniu kanału, o naszym klubie Brawl Stars. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.